Relacja Hirka i Rozalki to chyba jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie kreskówki widziały. Nie dość, że są bardzo blisko siebie, to mają codziennie kontakt i w jednym odcinku nawet się pocałowali. Przeważnie, kiedy widzimy ich na ekranach, to wydaje nam się, że są oni w związku, ale czy tak jest? Na to pytanie i wszelkie rzeczy, jakie kreskówka nam pokazała, w dzisiejszym odcinku chciałem wam przedstawić i przekonać się, czy jeden z największych shipów Harmidomu istnieje. Jeśli zostawicie 4000 łapek pod tym odcinkiem, wiem, że to jest dużo, to wrzucę odcinek, gdzie przeanalizujemy sobie relacje Harmy i Sam, lub jak kto woli Seby, i także omówimy sobie, czy one są razem. Jeśli zostawicie suba, to nie ominiecie żadnego odcinka na tym kanale i chciałbym od razu podziękować wszystkim wspierającym, których teraz widzicie. Jeśli chcecie się pojawić tak jak oni, wesprzyjcie mój kanał, przycisk jest obok subskrypcji. Zacznijmy! Po raz pierwszy o Rozalce mogliśmy usłyszeć w odcinku Ingerencje, gdzie nieustannie prześladuje ona Hirka. Choć nie została ona w ogóle pokazana, to widzimy, że ciągle go zaczepia i przedrzeźnia. Kiedy chłopak mówi to swoim siostrom, one są przekonane, że ona w ten sposób go zaczepia i podrywa, co bardzo dziwi Hirka. W prawie randka dochodzi do bardzo niemiłej sytuacji, bo Hirek mówi, że woli wylizać deskę klozetową, niż pocałować się z Rozalką, i ta słyszy to. I z bardzo złamanym sercem, i trzeba na to zwrócić uwagę, mówi to Robusiowi, i doprowadza to do zerwania jego z Hanią, co bardzo wkurza dziewczynę, i ta zmusza go, aby poszedł on z nią na wspólną łączoną randkę. Tam główny bohater Harmidomu zdaje sobie sprawę, jak bardzo źle on zrobił, i przeprasza dziewczynę za swoje słowa. I w ten sposób obydwie te postacie się całują. Od tego momentu relacja zaczyna nabierać kształtu, bo Rozalka ma złamane serduszko już na tym etapie i nawet całują się, co jest dosyć nietypowe. Potwierdza to odcinek Prima Aprilis Rządzi, gdzie Hila robi pranki na całej rodzinie i chłopak robi wszystko, aby nie dotknęły one Rozalkę, która ma przyjść do jego domu, i poświęca się dla niej, aby żaden z tych żartów nie dotknął dziewczyny. Nawet później, w harmidomskie święto dziękczynienia, chłopak za wszelką cenę chce spędzić to święto z nią. W jeszcze innym odcinku Hirek pomaga Rozalce i w ten sposób dziewczyna jest bardzo wdzięczna chłopakowi i przytula go za to, co właściwie on dla niej zrobił. Wow. You've never hugged me before. Don't get used to it. Niestety każda relacja ma swoje słabsze, gorsze strony i następuje kryzys. Przykładem tego jest epizod, gdzie Hirek ma zaopiekować się z Rozalką Jajkiem. Nie jest on przekonany co do jej dojrzałości, no bo widzimy, jak ona jest wybuchowa, jak wiele rzeczy robi naraz. Dochodzi między nimi do sprzeczki, bo chłopak daje jej fałszywe jajko, bo martwi się, że cały projekt, no, się zepsuje. Jednak ostatecznie widzi, jak dziewczyna jest bardzo odpowiedzialna, gdy dostaje ono jajko w rękach. Rozalka też nawaliła w odcinku Sami w Wielkim Mieście, kiedy dziewczyna już przeprowadza się do swojej rodzinki, harmidomscy ich odwiedzają i uwaga, słuchajcie tego, Hirek daje jej swoją bluzę, co daje nam dosyć ciekawą sugestię. Jednak ona nie chce nosić bluzy, co mocno smuci chłopaka, ponieważ ta wstydzi się swojego pochodzenia. Kiedy widzi, jak chłopak jest bardzo zawiedziony jej postępowaniem, przeprasza go. Dlaczego postacie są bliskie, jeszcze świadczy fakt, że codziennie rozmawiają oni na kamerkach i dzielą się swoimi przeżyciami z dnia dzisiejszego. Widać, że nie są w stanie wytrzymać bez siebie ani jednego dnia i muszą mieć kontakt. Obecna sytuacja mocno przeszkadza w takim codziennym, normalnym spotykaniu się. No ale czy po tym wszystkim, czy Hirek i Rozalka są razem? Powiem to na przykładzie swojej relacji. Mimo że różnią się one takimi niewielkimi, drobnymi detalami, to moja sytuacja niewiele różni się od tej, jakie postacie z Harmidomu przeżywają. No i czy jestem w związku z tą osobą? No nie jestem. Pamiętajmy, że są to nadal dzieci i w tym wieku wchodzić w związek i jest to dość nietypowe, ale bardzo możliwe, że kiedyś, kiedy będą oni nieco starsi, to możliwe, że będą oni razem. Sama dziewczyna nie lubi stwierdzenia, że chodzi ona z Hirkiem, więc zapewne dwie strony raczej tego nie chcą. Z całości tego niestety ciężko jest nam stwierdzić, czy obydwie postacie są w związku. Uważam, że są oni bardzo bliskimi przyjaciółmi, którzy czują się bardzo dobrze w obecnej sytuacji i nie planują nic na przyszłość. Czy sytuacja kiedyś się zmieni, tego nie wiemy, ale trzymam kciuki, że Hirek i Rozalka kiedyś będą razem. Z pewnością byłby to fantastyczny związek, który w większości z nas podobałby się.